Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Renegat i ja witam was w moim kolejnym odcinku z serii pod tytułem Zagrajmy w Lion Land. Przepraszam bardzo, sami Sally Kate in Lion Land. Jak widzicie, chciałem troszeczkę głośniej, że tak wrażę, przywitać. Chciałem sobie samemu dodać powera, chciałem wam dodać powera i się pomyliłem. Więc cóż, no, drodzy kochani, powracamy sobie po raz kolejny do naszej kochanej małej surykateczki, która sobie tutaj w świecie lwów pomieszkuje. Ja na sam początek chciałbym was jeszcze przeprosić przede wszystkim za poprzedni odcinek, za ten pierwszy. Jeżeli chodziło o dźwięk, oczywiście dźwięk było słychać, ale był troszeczkę niedopracowany ciutkę. Jeszcze go podgłośniłem i teraz jest, wydaje mi się, że będzie dobrze. I przepraszam was za te momenty, w których takich ostrych cięć. No i cóż, musiałem to wyciąć, ponieważ troszeczkę mi się zaczęło kasłać. No i musiałem to wyciąć, bo już było po prostu brzydko, już to brzydko wyglądało. I po prostu, no cóż, to te momenty wycięcia były dość brzydkie, no i za to chciałem was przeprosić, bo ten odcinek uważam nie był idealny i do idealnych na pewno nie mógłby się jakby składać na ten idealny odcinek. Więc już, drodzy kochani, no nie będę przedłużał, po prostu z powerem, z radością wchodzimy sobie z powrotem do samego. I sami tutaj widzę, dalej ucieka przed tymi naszymi kochanymi skorpionami i sobie... myślę, że już dokończymy tutorial, tak, bo mamy już przed trzecią misję od końca, więc tutorial sobie skończymy i najprawdopodobniej sobie zaczniemy już z tych misji głównych powoli wypełniać. Dobra, jedziemy! Dobra, tutaj się muszę obrócić. O, matko boska! Tutaj mi w ogóle troszeczkę jest średnio wygodnie. Ło, czekajcie, ja muszę się chyba tu sobie obniżę, bo mi się ciężko steruje teraz. Dobra, mamy czerwony kamień, idziemy przez te czerwone drzwi. No i nie zdążyłem tego przeczytać, bo za szybko zgasła. This door will stay open on Sami ahead, it will never close. Again, Sami keeps the game. Dobra, jedziemy dalej. This door will stay open as the previous on, but in case the game. Sami lose the current game, dobra. No to jest to samo. Praktycznie to samo, co mieliśmy wcześniej. Jak widzicie, tracimy klejnot, musimy sobie wziąć kolejny, czerwony. I tutaj sobie muszę otworzyć, tak? One się zamkną, tak? Jak ja teraz wejdę w żółty, to się zrobi pomarańczowy i ja już stąd nie wyjdę. No więc chyba musimy tutaj wejść, zrobić ten pomarańczowy. No i cóż, jak widzicie, już nie możemy wyjść, bo nie mamy żółtego klejnotu, ani nie możemy zrobić tego czerwonego z powrotem. Jak widzicie, tu jest piec, musimy skoczyć na ten piec i musimy umrzeć, żeby teraz się wydostać. Hop. O. I Sami zginął i tak wygląda właśnie nasza śmierć mniej więcej. Już żeście widzieli, jak nas lwy zabijały, ale jeszcze nie widzieliście, jak Sami spłonął na ognisku. Dobra, pieczona surykatka w sumie pewnie smakuje jak kurczak, no tak można sądzić. Dobra, jedziemy teraz tutaj prosto. Jak widzicie, mamy tutaj no tą wieżyczkę, ona nas do góry pociągnie, jeżeli zielony klejnot skołujemy. Ale musimy sobie dalej wziąć, poszukać tych naszych kochanych klejnocików. Tutaj widzę, znowu jest opcja jump on this time will be teleport to the stair position again, but will lose a life. This is useful when Sami gets stuck. By the way, if you went to red level, just press escape to go back to the options menu and restart. Dobra. Jedziemy dalej. Aha, ja tutaj znowu... To nie jest piłka nożna, tutaj musimy zrobić coś innego. One się zamkną, tak? Tak, one się zamkną. Jak ja teraz tam przyjdę, to ja zrobię... pomarańczowy kolor, orange. An orange. Dobra, tutaj mamy niebieski blue. Widzę, te skorpiony się tam za bardzo... A to sukin koty, czekajcie. Gdzieś poleciał. Patrz, jaki szybki jest, kurczysyn. Tutaj mamy zielony. Dobra, myślałem, że mi się zrobi fioletowy. Ale chyba źle tutaj coś pomyślałem, dobra. O nie. Co ja zrobiłem? O matko boska, dobra, muszę się zabić. No chyba, że ja dam radę stąd wyjść, zobaczymy. Nie dam rady stąd wyjść, muszę się zabić. Dobra, popełniamy... Jak to się nazywa po japońsku?
Zapomniałem, jak to się nazywa, taka śmieć właśnie przez samobójstwo, jak oni, jak samurajowie sobie wbijają właśnie te swoje katany w siebie. Dobra, jedziemy dalej. Mam jeszcze dwa życia, więc myślę, że nie zmarnuję ich na tyle, żeby... Tutaj widzę, mamy wejście do wyjścia, że się tak wyrażę. Ale teraz potrzebujemy klejnotu fioletowego. Tak. Dobra, tutaj nie będę z powrotem wchodził, bo znowu coś głupiego popełnię. Tak. O, jak widzicie, zebraliśmy wszystkie klejnoty. A właściwie nie wszystkie, bo jeszcze jest kilka tutaj na górze. Jak widzicie, w niektórych poziomach tych klejnotów jest po prostu więcej niż my ich potrzebujemy. Dlatego, no cóż, to zbierzemy sobie je wszystkie może. Ło, nie skoczyłem samim, ale dobra, nic się tutaj nie stało. Po co mi w sumie, ja mogę tu skoczyć? Nie mogę tu skoczyć, dobra. Wygrywamy sobie ten poziom i dość długo ten poziom trwa, co to jest? 7.14, dobra, bo mi tutaj się zegarek coś wyłączył. Znaczy wyłączył, no. O, jest jeszcze jeden poziom. Not all doors can be opened with a game. Maybe some wasps might help. Dobra. Nie wyłączył, tylko ktoś mi tutaj coś napisał i mi automatycznie się... czas się liczy dalej, jest mój kochany stoper, a telefon jakby został wyciszony, się tak wrażę. Dobra, zbieramy te osy. I tymi osami oczywiście oprócz zabijania lwów, oprócz anihilowania lwów, możemy się jeszcze posłużyć do... Jak widzicie, tu jest taka drewniana... takie drewniane ogrodzenie i możemy tymi osami po prostu je zniszczyć. I ja widzę, tutaj jest jedno, drugie. I co my tu potrzebujemy? Mamy zielony, tu jest żółty. Ja nie wiem, który z tych lwów będzie szybszy, dlatego ja... Ten jest dość powolny. Dobra, weźmy sobie go, trafmy, chodź tutaj, panie. Chodź, mam tutaj Maryśkę. Mam Maryśkę. Wiecie co? Szczerze, jakbym mało jak w to grałem, to mnie zawsze te lwy przerażały. Ja zawsze unikałem z nimi walki. Jak widzicie, ło! Tyłem uciekamy i teraz coś tutaj bym prawie zepsuł. Zawsze się ich bałem, jak byłem dzieciakiem. Totalnie, zawsze unikałem walki. Zawsze przed nimi starałem się uciekać. Jakiegoś takiego stresa miałem, ale wiadomo, jakie... Dobra, 5 ostas nam zostało, więc tego lwa drugiego niestety nie zabijemy. Musimy sobie wziąć tą żółtą. Ten żółty klejnot. Dobra, jedziemy dalej. Musimy sobie to rozwalić. Chodź tutaj, panie. Już myślałem, że coś mi się stało. Chodź tutaj. Dobra. Nie, zabić go nie zabijemy, ale przynajmniej się poznęcamy troszeczkę. Chodź tutaj, drogi kotku. Lion. Ła! On nas tutaj już leje powoli, więc musimy szybko otworzyć te drzwi. Musimy przed nim ucieknąć, ale... O, on się nawet zgubił. Chodź tutaj, no chodź tutaj, chodź tutaj, goń mnie. O, goń mnie! O, on mnie dorwie. Dobra, dobra, ja nie baw się więcej, renegat, bo tutaj mnie cię lwy gonią. Chodź tutaj, no chodź tutaj. O! Dobra, udało się. A Boże, jak widzicie, ja mam taki sentyment do tej gry. Po prostu się bawię. I to jest ten poziom ostatni tutorialu wprowadzenia. Sami can find the two kinds of health. The big health give him on more life and the small health increase his life bar upper left corner. Dobra. Innymi słowy, kamerę inaczej bym sobie chciał zobaczyć, no bo tutaj ciężko cokolwiek zobaczyć. Te duże serca odpowiadają za... On tutaj wejdzie do nas? Mam nadzieję, że nie. Widzę, że ich jest dwóch. Dobra, się odsunę. Bo to jest niewidzialna ściana dla nich, ale czasami się zdarzało, że oni po prostu się przebili przez nią. Odsunę się może lepiej, bo nie mam tutaj gandzi, odczepcie się. Zostawcie mnie w spokoju. Jak mówię, te duże serca to są życia, a te małe serca... Jak widzicie, mamy po lewej stronie ekranu na górze ikonkę samego i po prawej stronie jest liczba 01, czyli to jest liczba żyć. A po lewej stronie są serduszka i te serduszka to jest jakby... Kurczę, serduszka to jest wytrzymałość,
życia, a po prawej to jest liczba żyć. To duże serduszko nam zwiększa liczbę żyć, a te małe serduszka nam jakby wytrzymałość od nowa. No po prostu no leczą, tak? Dobra, teraz musimy. Oni są szybsi od nas, dlatego jak widzicie, musimy teraz biegać dość, tak wiecie, okrężną drogą, bo oni są za szybcy dla nas. Teraz jak widzicie, jeżeli biegniemy prosto, to oni są za szybcy. Kurde, no teraz będzie ciężko, bo ja tak naprawdę muszę robić tutaj skręty. Ło! Schowajcie te tyłki, kurde, brudne, czarne. Wynoście się stąd. To jest gra dla dzieci. Tutaj spodnie się nosi sami. Ty też spodnie sobie kup, zainwestuj w te spodnie, bo ci widać coś. Masakra, widać mu coś, ale z tyłu, nie z przodu, na szczęście. Na szczęście, że twórcy tego tak nie zrobili. Ja w ogóle jestem niszczycielem zwycięstwa, dzieciństwa. Niszczycielem dzieciństwa. I ja teraz muszę robić takie właśnie fikołki, bo oni mnie zaraz dorwą. Oni mają tam Afrykę wytatuowaną jakby na tych kurtkach, czy nie wiem jak to nazwać w ogóle. Na okulary ich stać, na czepeczki ich stać. Maryśki pewnie też tam mają gdzieś tam pochowane w kieszeni, na pewno nie od spodni, tylko... No ja muszę teraz tak, wiecie, to jest taki poziom, w którym trzeba się wykazać cierpliwością. Tak, ten poziom uczy przede wszystkim cierpliwości, bo to się da przejść, tylko trzeba, no właśnie, nie na siłę, nie na szybkość, bo oni nas dorwą. Tam jest jeszcze jedno serce, ja bym sobie może je wziął. Oni się jeszcze jakby nie zbagowali ze sobą. O, dobra, bo jesteśmy coraz jakby bliżej ich. Musimy troszeczkę iść na drugą stronę. Teraz musimy skręcić znowu w prawo. I tak biec. No ja nie wiem, gdzie oni biegali. Skoro są z Afryki, to powinni być szybkości Usaina Bolta. I w sumie nawet są, ale troszeczkę jeszcze i tak zbyt wolni na Usaina Bolta. O, właśnie na to liczyłem, że oni się zbagują. Że wejdą w siebie i że się zbagują, bo oni tak lubią robić. Gdzie oni są teraz? Co się stało? Przecież oni nas nie gonią. Ła! Teraz, o, ale unik zrobiłem, no kurde mole. Ale oni jakoś się zatrzymali w sobie, że tak wrażę. Ja wiem, to wszystko co ja mówię to jest zboczone, no ale co ja poradzę? Co ja poradzę, że moja wyobraźnia tak działa? Boże, weszli w siebie, ja pierdzielę jak to zabrzmiało. Jezus Maria, nie. Niszczyciel dzieciństwa, to ma być gra dzieciństwa, ja muszę iść w prawo, jeszcze nas... ani razu nie uderzyli, ja teraz muszę zrobić kółeczko. Kurde, no teraz są za blisko, bo oni podejdą i mnie zabiją. Dobra. Hopaj, dobra, udało się. Jest, udało się. Brawo ja, brawo sami. Dobra. No i drodzy państwo, tak oto przeszliśmy sobie tutorial. Dlatego teraz mamy sobie dwie główne kwestie do zaczęcia, więc możemy sobie zacząć grać w poziomy Think and Run, czyli oczywiście na myślenie poziomy, i Jump and Run, czyli to jest bardziej zręcznościowe. Więc ja na sam początek sobie może zacznę. Jak widzicie, tutaj wszystkie poziomy mam odblokowane, więc tutaj jest coś zbugowane, nie wiem czemu. Ikonka samego, dobra, tutaj wszystko mamy zrobione, dlatego sobie przejdźmy do Think and Run. Dobra, i cóż, drodzy kochani, tutaj mamy pierwszy poziom Think and Run. Jak widzicie, dalej nie możemy tutaj nic zrobić, dlatego sobie zróbmy te poziomy Think and Run na sam początek. Na myślenie. O! To też jest gra dla mnie, na myślenie. Tutaj to się zamyka, tak, czy nie? Już nie pamiętam. Nie, widzę, że one się nie zamykają. Tak, raz się otworzy, to one się już potem nie zamykają. Dobra, tutaj sobie otworzymy raz, dwa. Przejdźmy sobie do trzeciego. Tutaj, o, i tutaj mamy osy. Będziemy się bić, to jest pewne. I to są te najsilniejsze osy. Znaczy w sumie nie wiem, czy najsilniejsze, ale to są jedne z tych lepszych os. Na pewno są w pierwszej jakby dwójce. No, może nie dwójce, ale w trójce. Dobra, już niech będzie. Renegat, niszczyciel dzieciństwa. Boże, ja tutaj... Ja tu, co ja tu pokazuję? Ja tu powinienem pokazywać, kurde mole, nie wiem, Family Friendly Content. Widzicie, mój język jest taki popierdzielony. Family Friendly Content. Content, już chciałem powiedzieć przez R. Dobra, teraz oni się tutaj... Tam jest ten lew, ale czy on... Nie, no tam jest pomarańczowy, fioletowy klej. No to już daltonistą jakimś się robię powoli. W sumie po co mi ten klejnot tutaj?
Nie mam pojęcia. Czekajcie, czekajcie, co ja tam potrzebuję? To jest zielony. Czyli ja potrzebuję... Czekajcie, czekajcie, bo tutaj mi się coś popierdzieliło. Na pewno niebieski mi się przyda. Niebieski i... Niebieski i... Niebieski i żółty chyba. Kurde. Dobra, bo lwa uwolniliśmy z klatki. Chodź tutaj, panie, na nogi. Już się bałem, że nie trafiłem. Zapomniałem, że one są samonaprowadzające na szczęście. Nie! Ja już chyba tego nie przejdę, bo lew... Nie, dobra, udało się. Na dwa ciosy padł na szczęście. Tu jest żółty, dobra. Ja nie widziałem tego żółtego klejnotu, bo on był tak schowany, że nie miałem po prostu możliwości go zobaczyć. I w sumie... Dobrze. Dobra, jedną osę zmarnowałem, ale na szczęście jeszcze na takim etapie to nie jest jakiś bardzo psujący i niszczycielski ruch z mojej osoby. Dobra. Kolejny poziom. I w sumie jak widzę, to chyba pójdzie dość sprawnie. Teraz tak. Jaki klejnot mam sobie tutaj wziąć? Mamy żółty, mamy czerwony. Tutaj sobie weźmy to. O. Ja widzę, mam tutaj dwa czerwone klejnoty. Ja muszę sobie spaść gdzieś w jakimś fajnym miejscu. Tutaj. Tak, tutaj. O. Tam na dole są lwy. I klejnoty. Jesteśmy, jak widzicie, na takim drzewie, na platformie na drzewie. I cóż, możemy sobie zebrać wszystkie te białe klejnoty tutaj na górze. Ale musimy się... musimy się tutaj troszeczkę wysilić. Na dole również są klejnoty, ale one... no... Jest bardzo duża szansa, że zginiemy, ponieważ na dole jest lew, który biega zajebiście szybko i skorpiony, które biegają zajebiście szybko, więc... Ja bym sobie tutaj chciał zrobić coś innego jeszcze. Tylko, że... On tam gdzieś biega. On tam gdzieś biega i ja nie wiem, którędy ta platforma pojedzie. Właśnie, tak podejrzewałem, że... No nie, jak ja tu skoczę, to ja zginę. Ja muszę tędy, hop. Z powrotem, ja potrzebuję pomarańczowego... Ja sobie... Co to w ogóle był za dźwięk? Dobra, tutaj mam fioletowy. Wow! Dobra, ja na wszelki wypadek sobie skoczyłem, bo się bałem, że coś się stanie. Wybaczcie, że nic nie mówiłem, ale musiałem się skupić. Dobra. Teraz czerwony by się przydał, tylko gdzie tu jest czerwony? No nie, jak ja tu skoczę, to... Zbytnio się nie utrzymam na pozycji, więc muszę... Tu jest czerwony przecież. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ła, hop, dobra. O, ludzie, jak ja uwielbiam tą grę, jest świetna. A ja sobie hopnę. Brawo ja, brawo ty, brawo my, brawo wy, renegat. Niechcący nie przycisnąłem nie ten przycisk, więc no cóż, no za głupotę się płaci, no za głupotę i za brak pomyślunku się płaci. Dobra, mamy ten czerwony klejnot i ja muszę teraz porządnie przypilnować, żeby nic tutaj się nie stało, no bo jak spadniemy jeszcze raz, to zginiemy już. Dobra, my sobie musimy pojechać w sumie. Dobra, muszę sobie tu poczekać, muszę sobie tu poczekać, bo ja chcę... W sumie po co ja chcę te drzwi otwierać? No ja pierdzielę. Ja nie wiem, co ja robię. Ja nie wiem, co ja robię. Ja zaraz zginę. Ja zaraz zginę. I muszę jechać naokoło. Dobra, cyk, jeszcze raz. Na dół nie chcę iść, bo jak mówię, bo mnie dorwą. Rastafarianin mnie dorwie i skorpiony. Skorpio, Rastafarian. Ale jestem czerwoną. O! Ja teraz muszę tu zeskoczyć. Ja chcę tu zeskoczyć, bo potrzebuję tej platformy użyć. Tylko tutaj na dole coś jest, bo ja nie widzę. Totalnie nie widzę nic. Tutaj jeszcze mamy czerwony klejnot. Dobra. Potrzebujemy jeszcze ilu? One chyba były po 30, nie? 30, 60. To jeszcze dwa klejnoty potrzebuję, ale one będą chyba gdzieś na dole. A ta platforma w ogóle gdzie? Gdzie mnie zaprowadzi? Na górę chyba. My chyba pojedziemy na górę. Nie. Ona też w kółko będzie jechać? Zrobiłem głupotę teraz, bo... Zrobiłem głupotę teraz, bo ja muszę iść na dół po te klejnoty. No dobra, no... No tak, tylko że ja... Jak ja teraz to zrobię?
No brawo. Brawo, renegat. Ty nie masz w ogóle pomyślunku. Ja się muszę... Gdzie jest lew? Gdzie jest lew? Ja go tutaj nie widzę. Ja widzę skorpiona, ale ja nie widzę lwa. Czekajcie, muszę tutaj wyjść bardziej na... czubek. Tam jest zielony klejnot, ale gdzie jest lew? Tam jest teleport. Tam jest teleport, ja... Ja to muszę zrobić w inny sposób. Nie, czekajcie, czekajcie, szybko! Dobra, nie będę ryzykował. Nie chcę ryzykować, bo ja nie widzę, gdzie jest lew. Gdzie jest nasz czarny, kochany, afrykański lew? Ja potrzebuję... no widzicie, to jest drugi poziom na myślenie, ja już tutaj mam problemy. Nie, no ja nie chcę ryzykować, bo mi się nie chce tego od nowa zaczynać. Tylko ja muszę teraz nie popełnić błędu. To się rusza na szczęście. Gdzie jest ten lew? Ja go nie widzę. Nie wiem, czy jestem ślepy, czy on tutaj się zbugował może. Gdzie on jest? Czego tam nie ma? Gdzie on się podział? Czekaj, coś tutaj nie gra. Zielony klejnot by mi się przydał, ale ja potrzebuję teraz skoczyć. Ła, nie widzę! Dobra. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Nie ma go! Co tu się stało? Potrzebuję niebieskiego klejnotu. Na górze chyba nie było. Ja sobie tutaj skoczę. Syk, dobra, prawie żeśmy znowu spadli. Dobra. Bierz go! Sami! Nie! Brawo! Brawo! Brawo, brawo! No kurde, gdzie ja mam mózg? Kupię mózg! Ma ktoś na sprzedaż? Jest żółty. Ja potrzebuję zielony. O cholera, ja tutaj zep... Nie, jest, dobra. Jest zielony. No, spadaj, spadaj sami, spadaj sami, spadaj sami, spadaj sami, dobra. Ja potrzebuję zielony. Ja się muszę teraz tam dostać, właśnie no. No teraz tu nie skoczę, bo... no muszę poczekać, muszę poczekać. Nie, on tam był, ten lew, bo już go widzę. Tak, on chyba cały czas pod nami biega, bo ja widzę, że tam biegał. A to spryciura. A to spryciura, gdzie... Dobra, ryzykujemy. Ło, ryzyk fizyk. Ale teraz znowu muszę objechać dookoła to i skoczyć tam. Ja mam nadzieję, że tam na górze będą jeszcze klejnoty dodatkowe, no bo jak nie, no to będziemy musieli tak ryzykować. Dobra, skacz sami, hop. Jump, jump sami, jump. Dobra, jedziemy. Błagam, klejnoty chcę. Są dwa klejnoty. Hip, hip, hurra! Jest 25 minuta nagrania, czy ja dam radę? Nie. Drodzy Państwo, ja nie dam rady tego przejść w mniej niż 5 minut, dlatego myślę, że będzie to najlepszy moment, żeby sobie zakończyć wszystko, co ja chcę Wam powiedzieć. Wszystko jest w opisie pod filmem. No i cóż, mam nadzieję, że ten drugi odcinek z samego był o wiele lepszy niż ten pierwszy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że cała seria z Sami Sarkade Wam się podoba i będziecie po prostu ciągle żądni i głodni tych kolejnych odcinków z tej naszej kochanej gierki dla dzieci, przy której ja się tak denerwuję i stresuję. A to są dopiero początkowe poziomy sprawiające jakąś tam trudność, no. No więc cóż, no. Ja był Renegat. Trzymajcie się, do następnego. Cześć! Widzimy się w kolejnych odcinkach.